Co jest? Co jest? Jezus Maria, co mu jest? Czy, Czy tam pani? Matko Boska, Krzysztof, Krzysztof, to Jacek, Krzysztof. Robert, Robert, co teraz będzie? Nie wiem, daj mi spokój, wiesz co. Że powinniśmy coś nagrać, ale nie mam siły teraz. Ale co teraz będzie? Co będzie dalej? Matko, co z kanałem? Co z nami? Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frulow. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB, tu pracują Twoje pieniądze. Dzień dobry, chociaż. Czy ja wiem? Tam coś ludzie się śmieją, nagrywają zero presji. Oni nic nie wiedzą. Nie wiedzą, co się wydarzyło. No, o właśnie. Czy ten kanał ma jakiś sens teraz? Jak my nagramy Mazurka i Stanowskiego? Czy to w ogóle nie ma sens? Przywitałbyś się w ogóle, może nie. co? Nie, będzie już. Nawet nie mogę powiedzieć, czego nie będzie. był. Nie no, poczekaj no. Bo bym prawo. Złamałbyś prawo. Tak. Ale że nie, poczekaj, no, kiedyś. On już nie ma nazwiska, ma samo S. Co będzie teraz? Skalia. Skalia. Ale to. Poczekaj, no. sykropka alia. Był prezydent Wrocławia. Był uczciwy człowiek. Porządny. Z dorobkiem. Jacek Sutryk był, tak? Był. I już go nie ma. Teraz jest Jacek S., tak? Tak. Jeszcze zobacz, jak go. I co, w wszystkie nasze. Zrobili Aj. go w konia. Bo wprowadzili prawo, zgodnie z którym musisz mieć dyplom MBA albo inny egzamin, ale najłatwiej, bo dyplom MBA. Nie NBA, no tylko MBA. To niedrogo zresztą stoi. I musisz mieć ten dyplom, żeby być w spółkach Skarbu Państwa. A każdy chce być umówiony. Każdy chce. Twoi znajomi chcą no być. Ba. Znajomi, znajomych chcą być. Więc, a jednocześnie jesteś. Państwowcem, pracujesz dla tego kraju, pracujesz dla miasta. Nie no. masz czasu chodzić na uczelnię. Kurczę, jesteś poważnym człowiekiem, prezydentem miasta Nie będziesz dużego. jakiejś dupereli. Nie będziesz chodził z jakimiś tam leszczami, żeby ci jakiś inny leszcz tłumaczył zawiłości świata. Skoro ty ten świat sam ustawiasz, stworzysz. budujesz. No więc co robi człowiek o randze jaska z. z, z, z S. Co robi człowiek, który jest tak zajęty, zapracowany, jak, s. jak s. Dla, dla Polski, i dla miasta. On wtedy. Kupuje dyplom. No no, co normal... ma zrobić? Jezus no. Maria, ludzie, no. Sami ale... tego chcieliście. Nawet no, wprowadzacie prawo, że facet musi mieć dyplom. Jednocześnie wiecie, że nie ma czasu, żeby mieć dyplom, żeby normalnie go zdobyć. To jest... Bo co będzie chodził na normalne studia, jak on musi, jak on musi yy, Wrocław naprawiać? Tak. Wiecie, ile tam jest roboty, to miasto zapuszczone było. Normalne, że kupił dyplom. Tak. Jeszcze powinniście się cieszyć, że kupił, bo pieniądze są w obiegu. No. Ktoś zarabia, ktoś, ktoś, ktoś wydaje, wydaje no, potem. Tak. Rośnie konsumpcja. PKB. No przecież to dobrze. I co? I zatrzymali Jacka, wywieźli go do Katowic. Poczekam. Musimy go odbić. Teraz, Musimy go odbić. Znaczy, jeżeli ten kanał ma w ogóle mieć sens, jeżeli do czegokolwiek dobrego możemy się przyczynić, to odbijamy Jacka, to jest nasz plan. Chyba że. Drodzy widzowie. Chyba, że go sami wypuszczą. Dajcie nam znać, czy jesteście w stanie nam pomóc w odbiciu Jacka. Musimy go odbić. E, mamy pewien plan. E, powiedz, on tam jest zaczepiony kilka instytucji. Jest dobrze, wiesz. Ja już sprawdziłem wszystko, bo Jacek z... Ma był... swoją bandę na Śląsku też. Tak, on był w Śląskim Centrum Logistyki, Logistyki w Gliwicach. To dobrze brzmi. Słuchaj, no więc jeżeli oni by chcieli na przykład go tym konwojem wieźć, to logistycznie można zablokować konwój i wiesz. I uwolnić Jacka. Ci go tam bałwany. Tak? Ale też, jakby to się nie udało. Regionalne Centrum Gospodarki wodno Muszą mieć plany aresztu. Oni muszą mieć stare Plany wszystkich tam tych kolektorów, tych ścieków, tych. Czy można rurami dojść do celi Jacka? Tak. I powiedzieć, nie że po nazwisku, tylko tak. Stąd. wychodzimy. No właśnie, idziemy stąd. Mhm. Moim zdaniem to jest jedyny sposób. No na pewno mamy Proszę państwa, pomóżcie. My nie dla siebie chcemy. My tak dla kolegi, tak. tak? Powiedzmy o co chodzi w tej całej jakże oburzającej sprawie. No więc tak jak powiedziałeś, pan Jacek Utryk kupił dyplom. To znaczy nie wiemy, czy kupił. Tak mówią. Tak mówią. Tak pomawiają. Mówią. Po tak, pomawiają Ale go. ja uważam, że kupił. To znaczy, uważam, no, uważam, że zasadne byłoby kupno, skoro państwo wymagało od niego legitymowania się dyplomem. Ale dobrze. W każdym razie, oskarżają go teraz o to i z tego powodu jakieś zatrzymania urządzają. Jakieś w ogóle, wiesz, fajerwerki na pół Polski, tak? Cała ta historia oznacza prawdopodobny koniec jednego z najbardziej rozpoznawalnych samorządowców w Polsce. Co ty gadasz w ogóle? Jaki koniec? A co początek? Ale od... nie koniec. To jakiś. Jeden z elementów rozwoju tej kariery. Co oni mu zrobili? Jakieś zarzuty, które się nie potwierdzą, wyssane z brudnego palca. A jeśli się potwierdzą? To jak, też się potwierdzą. jak się potwierdzą? A jak się potwierdzą? A załóż się. A, jak się potwierdzą? A załóż się. A zakładam się. Że się potwierdzą, tak? Tak. tak. I, ja... I że zostanie nim skazany, tak? Tak. Hmm. O co się zakładamy? Nie, bo ja się zakładam. Tylko najpierw ustalmy o co. Ja się zakładam, bo ja to wygram. Zapuszczasz brodę jak ja, albo ja gole, tak jak ty. Można podejrzewać, że Jacek Utryk w najbliższym czasie opuści areszt z postawionymi zarzutami i wtedy będzie pewien dylemat, czy dalej powinien rządzić w Wrocławia. Oczywiście, że tak, dlatego że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem. Tak, yy, yy, prawdopodobnie otrzyma duże wsparcie ze strony mecenasów, na przykład... Yy, Mecenasa Dibuła? I mecenasa giertycha. No oczywiście. Którzy, to, to jest w ogóle machina samonakręcająca się. To samo środowisko zatrzymuje i broni. No przecież, czy można wymyślić lepsze. To biznes? się nazywa, mój drogi, perpetuum mobile. Tak, perpetuum mobile. Ale będzie pewna dyskusja publicznie podnoszona, czy Jacek Utryk powinien dalej być prezydentem Wrocławia. Będzie taka dyskusja. Czym ona się zakończy? Ja wiadomo, że niczym. No, że niczym. To no wiemy. To, no to wiadomo. W Ale każdym pod... razie jest to ze wszystkich reputacyjnych skaz. Jacka Utryka, ta jest jedną z większych, ale nie jedyną. I to powiedzmy, że w ogóle to jest jakiś skandal, bo to jest cios również w nas wymierzony. Co to kryć? No bo myśmy Sutrykaria mieli od dawna i mówiliśmy o przeróżnych historiach, które się z Jackiem Utrykiem ciągnął, tak? I oni go wzięli za taki detal, za po prostu za no tak. nieskasowany bilet. Nie słuchali w ogóle nas, tylko wymyślili sobie coś jakoś drobnicę zupełnie. Skupmy się na jego osiągnięciach najpierw wrocławskich. Tak, mówimy o jednym z najbardziej spektakularnych prezentów miast w całej Polsce. Wrocław jest jednym z najbardziej kreatywnych. kreatywnych. Wrocław miał prawo odczuwać dumę z, z działań Jacka Utryka, który sprawił że Ratusz stał się miejscem, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. To było centrum rozrywki, powiedziałbym nawet. To było jak Disneyland. To było. Wszystko. Tylko dla dorosłych. <noise> A dlaczego dla dorosłych? Ano, dlatego, że jak tam na przykład wchodzisz sobie do Urzędu Miejskiego i masz ABC, takie literki tak. możesz sobie naciskać. A przyjmuje tam pani na kamerkach, która tam pokazuje z wygibasy. Tak pierści pokazuje. Na przykład. Gołe. Ja nie wiem, co ona dokładnie pokazywała, ale to. Aha, ty wiesz o tym, tak? Tak. <laughs> Oczywiście. Tak. Znalazł się ten. Miseczka E. <laughs> Stały bywalec. E, literka B. Kupię sprzedam samochód. Tak. Bo na parkingu. Jeden facet prowadził w Urzędzie Miejskim komis przez lata. No i dobrze. Literka. ratusz nie powinien być miejscem, które, które na siebie nie zarabia i które jest po prostu martwe. Tak? A, się literka, wszystko C? A literka C? C jak, C jak kolegium humanum. <laughs> C jak colegium. Colegium. Tak, Bo, właśnie. bo, bo Jacek Kutryk tak właśnie to podobno czytał. <głos> <głos> na tym wpadł. Powiedział komuś: ja mam, dyplum, dypl, dypl, <noise> ja mam dyplom z colegium humanum. I, mówi, o, I wtedy. O, o, o podejrzany ty. Przecież nie tylko pan Jacek miał dyplom z kolegium humanum. Tam połowa tego magistratu dostała dyplomy. W trybie ekspresowym. Ciekawy jestem, czy ta pani na kamerkach też miała dyplom. Miała? Skąd wiesz? Nie powiem skąd wiem, po prostu <noise> Ale miała. miała Ty wiesz, dobrze tak. e, To jest cudowne, ale to jest naprawdę tylko detal w porównaniu z Jak to wszystko zorganizowane. To jest kropla w morzu, a propos morza Morza to rzeczywiście w, we Wrocławiu nie stworzył, ale jezioro jak najbardziej, jezioro tak z plażą. Jezioro z plażą Pokazaliśmy, Pokaz o tym pokazaliśmy. W Było jezioro z plażą, wyschło niestety Ale jak to miasto było zorganizowane To był logistyczny majstersztyk Przecież tam miałeś tyle różnych spółek, spółeczek firm, które wzajemnie się nakręcały. Miałeś ZO, w którym nie. miałeś znajomych, no, oczywiście. ale nie, nie w klatkach, nie. tylko w, w radzie Nadzorczej. Oczywiście, bo to warto podkreślić. To o czym mówisz? Że to nie był tylko ratusz. Nie, to, był, to była cała galaktyka utryka. Galaktyka utryka, tak jest. I w tej galaktyce masz ZO. Tak. Masz Społeczne budownictwo, TBS. Towarzystwo Budownictwa Społecznego i ZO i TBS razem finansują wziu... Śląsk-Wrocław się. Piłkarze z kolei w ramach odnowy chodzą na miejski basen. Tak! Gdzie też twoi znajomi nim zarządzają. Ba. Basa się przelewa, przelewa się. Ba, i teraz wreszcie to o czym mówiłem. Dlaczego to jest geniusz kreatywności? No bo w każdym mieście są zarządy spółek, są rady nadzorcze, ale we Wrocławiu wymyślono cudo, rady programowe spółek miejskich. Rada programowa mieszkalnictwa społecznego to jest coś, czego potrzebujemy. Tak. Żeby ludzie usiedli, się naradzili, nie budowali bez sensu. To no mieli jakiś program. Czy budujemy, czy nie budujemy? Zastanówmy się, czy warto. Albo na przykład Rada Programowej, i to jest akurat Basenu. autentyk, tak, akwaparku zdecydowała de deliberowała nad tym, jakie posiłki powinny być w bufecie. W basenie? W bufecie, A, w bufecie basenowym uspokój się. W basenie nie możesz jeść, tak, tylko pływać. Można wszystko puścić na dziko, jak w jakichś miastach, typu Warszawa, Kraków, Gdańsk i tak dalej. Nowy Jork. Nowy Jork, Paryż, przykład. Londyn. Wszystko jedno. Mówi się Nowy Jork. Ale można też zrobić to tak, jak trzeba. Od Ale do tego ustawione, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie. Trzeba mieć łeb. Trzeba mieć łeb Jacka S. Jacka utryka. Ja, panie Jacku, ja chciałem wyrazić szczerą nadzieję, że to nie będzie pana polityczny koniec. Uważam, że pan na to nie zasłużył, bo pan przecież jest inspiracją dla samorządowców z całej Polski. Ja chcę powiedzieć właśnie o wkładzie Jacka w rozwój turystyki w Polsce. Przecież samorządowcy ze wszystkich miast w Polsce wymieniali się doświadczeniami, no i co tu gadać, kasą, za zasiadanie w, w radach nadzorczych. Czyli pan Jacek jechał do Gliwic, a gość z Gliwic jechał do Wrocławia. Tam jeszcze był Sosnowiec, tam jeszcze chyba był Gdańsk właśnie, Ależ, wymieniony wcześniej. Tam cię. chyba w pewnym momencie było jakieś miasto partnerskie zagraniczne nawet. Ta tak? Pajęczyna się rozrastała. My mieliśmy przejąć świat. Mieliśmy. Były takie pomysły. Mieliśmy się Mówi To inny akcent. Ale... Takie plany były! I co? I wszystko te barany z CBA zniszczyły. Ja nie mogę dłużej patrzeć na to spokojnie. No Krzysztof, no na litość boską, masz, miałeś rację, odbijmy go. no. Trzeba odbić jaska Sutryka. E, trzeba jako, odbić. Nie mów tak. Trzeba odbić. Sutryka? Tak. E, trzeba odbić wszystkich prezydentów miast, którzy w najbliższym czasie mogą paść ofiarą takiej napaści ze strony CBA. Dlatego, że naprawdę nie może być tak, że facet chciał spełnić bzdurne zupełnie wymagania i teraz za to będzie karany. Tak. E... Ale ty wiesz, że Rysiek Czarnecki też za to samo tam garował przez całą noc. No nie. wiem. No. No i co? Nic tak tylko mówię. <grym> Szkoda, że nie byli. Super ciekawostka, naprawdę, Robert. <grym> Szkoda, że się nie razem nie spotkali koledzy z podceli. Ale y, czy nie lepiej było zaczekać? Y, ja to mówię do funkcjonariuszy, bo tak myślę o tej logistyce. I po prostu przyjechać równocześnie, jak ci wszyscy prezydenci miast mają jakoś na radę w jakiejś spółce i spółeczce. Czy wtedy ich wszystkich naraz zawinąć? Wszystkich naraz zawinąć, a nie wyciągać pojedyncze z domu. Ale wtedy mógłbyś pociągiem ich przewieźć od razu. Ja chcę powiedzieć coś jeszcze całkiem serio, bo dostaję co jakiś czas wiadomości od młodych ludzi, którzy skończyli studia właśnie w tej uczelni, w Kolegium humanu. Bo to, że politycy z tej uczelni zrobili sobie drukarkę do drukowania dyplomów. Co jest oczywiste, niepodważalne i godne pożałowania? Tak, drukowali tam dyplomy na potęgę. To nie zmienia faktu, że zwykli ludzie tam się normalnie uczyli. Przynajmniej próbowali. Tak. Zgoda. I politycy z jednej strony. Legitymizowali to uczelnię, dawali jej pewnego splendoru, no bo skoro się pokazywali na tych galach, mówili: Ja skończyłem to, ja skończyłem, ja mam MBA z tej uczelni, to zwykli ludzie, którzy mają 18-19 lat i myślą, na jaką uczelnię pójść, mieli prawo pomyśleć: Pójdę no to tam. To jest porządna szkoła, jest że to jest tutaj. porządna szkoła. I szli do tej porządnej szkoły, porządnej, jak myśleli, że jest porządna, yy, i powierzyli w pewien sposób swoje życie tej uczelni. No i pieniądze, co tam I gadać. pieniądze. Mieli prawo Uważać, że wykształcenie tam zdobyte będzie w pewien sposób honorowane. Tymczasem dzisiaj myślę, że niejednokrotnie idą ze swoim wydrukowanym Dyplome. dyplomem do przyszłego pracodawcy. O nich wyśmiewa. I tu niestety państwo nie zdało egzaminu, bo doprowadziło do tego, że najpierw pewną uczelnię wypromowało, a potem. No, wyśmiało i zniszczyło, zniszczyło nadzieję bardzo wielu ludzi. Wysiłek młodych tak. studentów. Ech, to jest nie pierwszy i nie ostatni taki przykład. I mówiąc już zupełnie poważnie, te właśnie nadzieje młodych studentów zniszczyli tacy jak Jacek Utryk, którzy przychodzili tam po to, żeby wydrukować. Pani Jadziu, pani wydrukuje tu dyplom dla pana to Jacka. Dla nas i no, kolegów, przyszedł. tak. Ja hmm. poproszę 16 do mojego urzędu, bo my wszyscy mamy tam kilka spółek do obsadzenia. To jest żałosne, no ale co, że ja ci powiem, no. Albo to pierwszy raz takie coś pierwszy, ale niezmiennie możemy być oburzeni, gdy coś takiego się dzieje. Mam nadzieję, że ktoś wyciągnie z tego wnioski, choć nie mam złudzeń, że tak nie będzie. Nadzieja złudzenia to są zupełnie dwie inne rzeczy. No właśnie, skończy się jak zwykle na tym samym, a my zapraszamy na program Mazurek i Stanowski. W sobotę, bo o dziewiątej jak Adam zmontuje na czas, a jak nie zmontuje na czas, to 941 czterdzieści jeden na przykład. A Adamem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frulow. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.